Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, co dzieje się na Ukrainie, a właściwie w Rosji, bo wojska ukraińskie weszły na teren Rosji, zaatakowały rosyjską armię na ich terenie. Co się dzieje, dlaczego taki atak, co z niego może wyniknąć, o tym za chwilę, ale zanim zaczniemy, właśnie w sprawie Ukrainy, gorący apel do państwa. Zbieramy na ambulans dla szpitala w Jeremczu. To jest szpital położony koło Iwana Frankowska, w którym leczy się dzieci, rannych żołnierzy i w ogóle rannych, którzy są dostarczani ze wschodu. Ten szpital oddał swoje samochody na potrzeby armii i sam potrzebuje bardzo ambulansu. I Fundacja Pomocy Ukrainie Oberik chce kupić taki ambulans, którego wartość i samochodu, jego naprawy i dostarczenia na miejsce to 48 tysięcy złotych. Ja wspomagam tą akcję, serdecznie namawiam do wpłat, bo bardzo to istotne. Szpital w Jaremczu potrzebuje ambulansu. To tyle zapowiedzi, teraz łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Opowiedz, co się w ogóle zdarzyło w ciągu ostatnich to doby z kawałkiem. No, to już można mówić właściwie o dwóch dobach. We wtorek wcześnie rano doszło do wtargnięcia na terytorium Rosji w obwodzie kurskim ugrupowania ukraińskich sił zbrojnych w liczbie kilkuset żołnierzy. Ona potem stopniowo w ciągu kolejnych kilkunastu czy dwudziestu kilku godzin stopniowo rosła. Po tych prawie dwóch dniach liczba Ukraińców, ukraińskich żołnierzy na terytorium Rosji sięga już prawdopodobnie powyżej tysiąca. Towarzyszą kilkanaście czołgów, wozy opancerzone, bojowe. I to jest od czasu, kiedy to się zaczęło, mam wrażenie, że rosło trochę zdumienie. Początkowo wydawało się, że to jest taki krótki rajd na terytorium wroga, jakie już miały miejsce w przeszłości, chociaż one były organizowane przez Rosjan, etnicznych Rosjan, obywateli Rosjan, Rosji, którzy służyli w ukraińskich siłach zbrojnych. Tutaj mieliśmy jednak do czynienia z sytuacją bez precedensu, jeśli chodzi o zaangażowanie bezpośrednio nie sił specjalnych ukraińskich, nie ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR, jak to miało miejsce właśnie w przeszłości, ale regularnych sił zbrojnych armii ukraińskiej, o których liczebność, jak już wspominaliśmy, nie była wcale mała. I okazało się, że Rosjanie właściwie nie są w stanie przez te prawie dwa dni, kiedy rozmawiamy teraz z tobą, nic zrobić. Znaczy Ukraińcy, ich liczebność rosła, a Rosjanie próbowali najpierw zaklinać rzeczywistość na poziomie propagandy, mówiąc, że to jest rajd, że został odparty, że Ukraińcy wrócili. To wszystko nie było prawdą. No i mamy, mija druga doba, a Ukraińcy cały czas tam są. Czy oni, zdaje się, też otoczyli w jednej z wiosek jakąś grupę żołnierzy rosyjskich, którzy praktycznie znaleźli się już w pułapce? Czy to też masz takie potwierdzenie? W ogóle sytuacja jest, może właściwie od tego powinienem był zacząć. Znaczy, mamy do czynienia z wtargnięciem obcych sił zbrojnych na terytorium Rosji po raz pierwszy od 1941 roku. Czyli nigdy wcześniej, od 1941 roku, nie mieliśmy miejsca z de facto zewnętrzną agresją na terytorium czy Związku Sowieckiego wcześniej, czy teraz Federacji Rosyjskiej. Dodajmy od razu, że jest to, biorąc pod uwagę stan wojny między Rosją a Ukrainą, gdzie Rosja rzecz jasna jest stroną, która tą wojnę rozpoczęła, jest państwem agresorem, jest to obrona, która jest przewidziana przez prawo międzynarodowe. Ukraińcy mają prawo do tego, żeby się bronić także poprzez ataki na terytorium państwa agresora. Więc to, co robi Ukraina, jest w pełni zgodne z prawem międzynarodowym. Ale zarazem Ukraińcy sprawy nie komentują. Czyli od 40 prawie 8 godzin nie mamy oficjalnych komentarzy ze strony czy dowództwa armii ukraińskiej, czy też
prezydenta Zełenskiego i administracji prezydenckiej. Ukraińcy nabrali wody w usta. Komentują za to inni, komentuje to Rosja, komentuje to kierownictwo państwa rosyjskiego. W środę miało miejsce specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Rosji na czele z prezydentem Putinem, Władimirem Putinem, nielegalnie wybranym w ostatnich wyborach, a zarazem mieliśmy łączenie z generałem Gerasimowem, no, który zdał meldunek Putinowi, mówiąc, że rzeczywiście doszło do wtargnięcia, że na tym pracujemy, że siły ukraińskie są już wypierane, że mają liczne straty. Natomiast z tych całkiem licznych już materiałów, które mamy, które pokazują sytuację na miejscu, wynika z nich dosyć ciasno, że to strona ukraińska, to jest ten paradoks, ma inicjatywę, że to strona ukraińska wzięła całkiem solidną grupę jeńców rosyjskich, znaczy żołnierzy rosyjskich wzięła do niewoli. Mamy materiały, które pokazują, że ta grupa może liczyć nawet kilkadziesiąt osób, 60 może plus nawet. Wiemy też, że są straty po stronie rosyjskiej, pewnie też po stronie ukraińskiej, a tutaj akurat doniesień nie mamy. I co może kluczowe, Ukraińcy, to nie jest przekroczenie granicy wejścia na głębokość kilkuset metrów, to jest na głębokość około 15 kilometrów. Czyli Ukraińcy okupują dzisiaj część obwodu kurskiego Federacji Rosyjskiej, zajęli kilka miejscowości, w tym miasteczko Sudża, która jest strategicznie ważną miejscowością, dlatego że tam znajduje się niezwykle ważna przepompownia gazu na tej kluczowej magistrali gazowej, którą gaz rosyjski kiedyś w większych ilościach od czasu wybuchu tej wojny w mniejszych ilościach, ale wciąż płynie z Rosji przez terytorium ukraińskie do Unii Europejskiej. No więc można powiedzieć, że mamy sytuację niebywałą, dlatego że wtargnięcie żołnierzy ukraińskich trwa już drugi dzień, a Rosjanie nie są w stanie sobie poradzić z tą grupą tysiąca, ponad pewnie już teraz tysiąc żołnierzy ukraińskich. Rozumiem, że Ukraińcy nie mają odciętej drogi do swojego kraju, to znaczy, że przez cały czas mogą otrzymywać wsparcie albo mogą się komunikować i jakby mają tak zwaną głębię, nie wiem, czy strategiczną, ale w każdym razie mają kontakt z krajem. Rosjanie nie przecięli tej drogi. Nie, bynajmniej. Mają kontakt z terytorium ukraińskim. No weszli na głębokość, jak mówiliśmy, do około 15 kilometrów na niektórych odcinkach. Mają cały czas kontakt ze swoim zapleczem. No i główne pytanie jest takie, znaczy jak szybko sobie Rosjanie z tym poradzą, bo będą sobie musieli z tym poradzić. Ukraińcy póki co nie budują żadnych linii logistycznych dostaw, które czy też nie zaczęli się ufortyfikowywać na tych zajętych terenach. Gdyby zaczęli budować logistykę, no to by oznaczało, że cele tej operacji, bo to już nie jest rajd, prawda? Rajdy nie trwają tak długo, to jest raczej przemyślana operacja wojskowa, prawdopodobnie planowana z dużym wyprzedzeniem, kiedy Ukraińcy zdiagnozowali pewne takie słabsze momenty w tych rejonach przygranicznych, no i postanowili tam uderzyć. Zwróćmy też uwagę, że właściwie w tym samym momencie Ukraińcy też próbowali zająć część okupowanych terytoriów wokół Krymu, Wybrzeże Czarnomorskie wokół Krymu. Tam też mieliśmy do czynienia z desantem ukraińskim, który jednakże nie przyniósł powodzenia. Ukraińcy musieli się tam stąd wycofać. No natomiast, jak wiemy, udało się w obwodzie kurskim. I to oczywiście możemy dywagować. Po pierwsze, jakie są cele ukraińskie? Czy to chodzi, jak prawdopodobnie jest to najbardziej takie wiarygodne wytłumaczenie, że Ukraińcom chodzi o to, żeby Rosjanie trochę poluzowali linię frontu, żeby ich zmusić do tego, żeby część żołnierzy, szczególnie z Awdijiwki, tej linii frontu, tej części frontu, gdzie sytuacja sił ukraińskich jest najtrudniejsza dzisiaj, więc to miałoby, jeśli to co mówię jest zgodne z rzeczywistością, to miałoby sprawić, że Rosjanie będą musieli, czy już być może są w trakcie ściągania żołnierzy właśnie z okolicy, położone nie tak daleko Awdijiwki, co prawda ma tę trudną sytuację sił ukraińskich tam poprawić. Ale z drugiej strony, jak też już wspominaliśmy, mamy drugą dobę. Straty wizerunkowe, w związku z tym, że Ukraińcy cały czas okupują część terytorium Rosji, są dla Kremla znaczące. Ja obserwuję rosyjskie sieci społecznościowe, no i widzę, że to jest taka trochę mieszanina złości z niedowierzaniem. No, złości, że ta słaba armia ukraińska wtargnęła na terytorium Rosji i jest tam już te kilkadziesiąt godzin.
złość, bo prawda, to jest ta słabsza armia pogardzana, gdzieś tam dehumanizowana od ponad 2 lat przez propagandę rosyjską, a z drugiej strony są pytania, a gdzie właściwie są nasi chłopcy, tak? Znaczy, gdzie są siły rosyjskie, dlaczego Ukraińcy cały czas tutaj są, dlaczego armia rosyjska nie jest sobie w stanie z tym poradzić, i myślę, że to są bardzo dobre pytania. I my na te dobre pytania właściwie nie mamy dobrej odpowiedzi. Dlaczego po tych 2 dniach siły rosyjskie nie są przerzucane w rejon konfliktu? Dlaczego siły rosyjskie ponoszą straty? Dlaczego Ukraińcy byli w stanie strącić swoim dronem bojowym jeden z helikopterów armii rosyjskiej? No więc sytuacja jest, jak już powiedzieliśmy, bez precedensu. A czy te ukraińskie wojska w tej chwili raczej starają się utrzymać ten teren, czy postępują dalej? Postępują dalej. Rzeczywiście to początkowo to była głębokość kilku kilometrów, potem około 10, potem na niektórych odcinkach właśnie do około 15. One też się nie spotkały z dużym oporem. Znaczy siły rosyjskie, zarówno jeśli chodzi o służbę pograniczną FSB, jak i oddziały regularnej armii, były akurat w tym regionie słabe. Więc Ukraińcy dobrze wybrali moment, nie tylko moment, ale też miejsce ataku. Z jakiegoś powodu Rosjanie nie są w stanie ściągnąć tam dodatkowych sił, które byłyby w stanie dać odpór Ukraińcom. No więc mamy to, co mamy, i myślę, że tak pół świata patrzy na to trochę z niedowierzaniem, trochę zastanawiając się, co to nam mówi o Rosji, czy to jest tak, że brakuje decyzji politycznej, żeby sobie z tym poradzić. Ale jak powiedziałem, to już generuje duże straty wizerunkowe dla Kremla i dla Putina. Czy też może jest jakaś inna przyczyna? Myślę sobie, że to jednak pokazuje różne słabości rosyjskie. No, żadne szanujące się państwo, szczególnie takie, które no, mieni się być jednym, czy wciąż mieć jedną z silniejszych armii świata, nie może sobie pozwolić na to, żeby przez no, prawie 48 godzin część terytorium tego państwa była okupowana przez obce siły, więc no, to bez żadnej wątpliwości jednak jest duże uderzenie w wizerunek państwa rosyjskiego, ale też Kremla. A co to nam mówi o stanie armii ukraińskiej, czy i stanie w ogóle sytuacji na froncie? Czy to jest tak, że jedna interpretacja, że no, jednak wcale nie jest tak dramatycznie źle, bo mogą sobie pozwolić na tak niebywałe, akcje, mówię o armii ukraińskiej, czy właśnie jest bardzo źle? Wczoraj bodajże w Financial Timesie jeden urzędnik ukraiński, jak rozumiem, związany z prezydentem, nie podający swojego nazwiska, mówi, nasza obrona załamuje się, jednostki rosyjskie odnoszą sukcesy wynikające przede wszystkim z błędów popełnionych przez dowódców sił zbrojnych. Jak nie wiemy, kto to jest, ale poważny tytuł go cytuje, i może to jest tak, że po prostu sytuacja jest tak dramatycznie zła, że próbują za wszelką cenę Ukraińcy odwrócić chociaż na chwilę uwagę Rosjan, żeby zyskać trochę na czasie. To nie jest wykluczona interpretacja. Też powiedzmy od razu, że sytuacja na froncie nie jest dla Ukraińców dobra, ale też nie jest rozpaczliwa. Znaczy w tym momencie stronie ukraińskiej nie grozi załamanie tego frontu. Nie grozi im to, że Rosjanie w ten czy inny odcinek frontu przełamią i pójdą gdzieś tam na wiele kilometrów do przodu. Mamy odcinki frontu, między innymi wspomniana Awdijiwka, gdzie ta sytuacja jest rzeczywiście trudna. Rosjanie są bliscy do tego, żeby Chasiv Yar, taki ważna miejscowość, o którą od kilku miesięcy toczą się intensywne, czy tam początkowo na peryferiach, teraz już w części tej miejscowości toczą się intensywne walki. Natomiast na pewno to, co ma miejsce, jest takim trochę sygnałem dla pokrzepienia serc wysłanym do społeczeństwa ukraińskiego, no, który pokazuje bardzo jasno, zobaczcie, siły zbrojne Ukrainy są w stanie wtargnąć efektywnie, co więcej, na terytorium Rosji, są w stanie zadać Rosji tam znaczące straty. Pewnie dalej, jakoś mocno, bardzo dalej nie pójdą i pewnie z czasem będą musiały się wycofać, co nie zmienia faktu, że to pokazuje, że jednak armia ukraińska jest innowacyjna. To nie jest odkrycie, wiemy o tym od początku tej wojny, że próbuje takich swoistych smart operation, jak to jest czasami nazywane, czy takich niewielkich, ale przemyślanych operacji, które mają Rosjan zaskakiwać. I to się wielokrotnie Ukraińcom udawało. To oczywiście nie unieważnia słusznej tezy o tym, że armia ukraińska ma liczne problemy. To jest kwestia cały czas
braku wystarczającej liczby żołnierzy, kwestia niewystarczającej ilości amunicji, broni, która póki co wystarcza na to, żeby utrzymywać mniej więcej obecny przebieg frontu, natomiast ona jest niewystarczająca, to dostawy zachodnie, na to, aby Ukraińcy byli w stanie pójść do przodu, rozpocząć, czy w ogóle myśleć o rozpoczęciu jakiejkolwiek nowej, większej ofensywy. Czy twoim zdaniem ta akcja była uzgadniana z sojusznikami? No bo to, co się dzieje, jest jakby wbrew temu, co do tej pory mówił Biały Dom, który nie zgadzał się na żadne ataki na tereny, na terenie Rosji, ale z kolei rzecznik Komisji Europejskiej do spraw polityki zagranicznej, Peter Stana, powiedział w środę bodajże, że Ukraina ma prawo do samoobrony i może uderzyć na terytorium Rosji, czyli Unia Europejska, że Komisja Europejska, rozumiem, państwa wchodzące w skład Unii, akceptują to. Czy to znaczy, że to mogło być uzgadniane? No bo Biały Dom chyba do tej pory, do momentu, w którym rozmawiamy, nie wydał żadnego głosu na ten temat. Ale czy to uważasz, to mogło być uzgadniane z Amerykanami, z NATO i z innymi państwami? No zgodnie z komunikatem Departamentu Stanu nie było to uzgodnione, czy wręcz można wywnioskować, że Amerykanie są zaskoczeni, że to była jednak akcja, której Ukraińcy nie uzgadniali. Ale też trzeba pamiętać, że Ukraińcy mają nie tylko z Amerykanami, ale szczególnie z Amerykanami dosyć trudną historię współpracy, biorąc pod uwagę różne ograniczenia, jakie są na nich nakładane, różne takie pokrzykiwanie czy grożenie palcem, że nie wolno atakować rafinerii rosyjskich, że to doprowadzi do kryzysu na rynku ropy naftowej, co jest nieprawdą, o tym, że różne rodzaje broni, które Ukraińcy dostają, także te najnowsze, te ostatnie F-16, które przyleciały kilka dni temu na Ukrainę, że one nie mogą być używane do ataków na cele rosyjskie, ATACMS-y i kilka innych rodzajów broni, które Amerykanie Ukraińcom dostarczyli. Więc to są takie swoiste samoograniczenia, które grają na rękę Rosji, ale które są wbrew interesom Ukrainy, które osłabiają ukraińskie szanse w tej wojnie. Znaczy Zachód zupełnie, bojąc się eskalacji, to jest ta główna przyczyna, nałożył trochę kaganiec na Ukrainę, mówiąc tego wam nie wolno i tego wam nie wolno, bo to może doprowadzić, to jest trochę niedopowiedziane, prawda, do eskalacji, a już nie daj Boże nuklearnej eskalacji. Więc Ukraińcy, to myślę, że to jest prawdopodobne, że oni tego nie uzgodnili, być może też nie planowali takiego dużego sukcesu, być może uważali, że to będzie raczej rajd niż takie głębsze wtargnięcie, chociaż z drugiej strony to, że mieli przygotowane siły, że tam są czołgi, że są wozy opancerzone, to jednak pokazuje, że to było przygotowywane i raczej dobrze wybrali moment. Natomiast no, zobaczymy, jak daleko pójdą ambicje ukraińskie, jak szybko Rosjanie będą w stanie Ukraińców stamtąd wyprzeć. Natomiast te komunikaty amerykańskie, dwa, które mamy z tych ostatnich godzin, one też mówią, że Ukraińcy mają prawo do tego, żeby broniąc się także wchodzić na terytorium Rosji. Co więcej, też część broni, jaką Ukraińcy używają, amerykańskiej broni, nie zostały nałożone na tą broń żadne obostrzenia, jeśli chodzi o atakowanie celów na terytorium samej Rosji. Więc w tym sensie myślę, że daleko nie wszyscy są na Zachodzie zadowoleni z tym, że Ukraińcom ta operacja się generalnie udaje i ona powoduje właśnie straty wizerunkowe dla Putina. Natomiast no, znowu Ukraińcy próbują korzystać, zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja jest dla nich trudna, a być może będzie jeszcze trudniejsza, i militarnie, być może także politycznie, biorąc pod uwagę różne kalendarze wyborcze i to, co się może jeszcze na Zachodzie wydarzyć w najbliższych kilku miesiącach, ale próbują swoich szans tam, gdzie jest to możliwe, także podwyższając dla Rosji cenę tej wojny. Myślę, że to, co ma miejsce dzisiaj, już widzimy w rosyjskich sieciach społecznościowych różne filmiki nagrywane przez mieszkańców tych miejscowości, które Ukraińcy okupują, no to oczywiście się rozchodzi w Rosji. To nie buduje, nie wzmacnia wizerunku Putina. A jak wygląda sytuacja? Porozmawiajmy chwilę o innych fragmentach, znaczy innych częściach frontu. Mówiąc o tych sukcesach Ukrainy, których nie jest tak wiele, ale jakieś są. Porozmawiajmy chwilę o tym, co się dzieje z Krymem. No bo ten Krym jest od dłuższego czasu już niezwykle atakowany. Rosja traci zdolności obrony. W zasadzie ciągle padają pytania, kiedy zostanie zniszczony most Kerczeński. Jak dzisiaj tam wygląda sytuacja? No, Ukraińcy rzeczywiście konsekwentnie od wielu miesięcy atakują cele na Krymie, używając dronów,
też tych rodzajów broni rakietowej, które także własnej, wykorzystując położenie geograficzne, po prostu Krym jest blisko jednak ukraińskich pozycji. Jest to terytorium Ukrainy zgodnie z prawem międzynarodowym, a nie Rosji, więc tutaj żadne ograniczenia nie dotyczą. Czy dotyczą, nie dotyczą, dlatego że Ukraińcy, to słusznie wspomniałeś, kluczowym czy jednym z najważniejszych celów ukraińskich od dawna jest zniszczenie mostu krymskiego, czy Kerczeńskiego, druga nazwa. I tutaj Ukraińcy bardzo by chcieli wykorzystać niektóre systemy rakietowe, które mają od dostawców zachodnich. Na to przyzwolenia nie ma. Znaczy na to, żeby ta broń posłużyła właśnie do zniszczenia mostu krymskiego, takiej zgody nie ma. To by oznaczało jakiś przełom w tej wojnie, dlatego że jest to główna trasa logistycznego, technicznego zasilania sił rosyjskich, które są na terytoriach okupowanych, czyli nie tylko na samym Krymie, ale też w okupowanym Donbasie. Ta logistyka lądowa, czyli zasilanie okupowanej przez Rosję Donbasu z głębi terytorium Rosji, nie przez Krym, byłoby trudniejsze. Tutaj gdyby doszło do zniszczenia, częściowego zniszczenia, czy generalnie wyeliminowania przynajmniej na jakiś czas do remontu mostu krymskiego, to by był ważny przełom w tej wojnie i jestem przekonany, że Ukraińcy nie spoczną, dopóki celu nie osiągną, i trzymajmy za nich kciuki. Ale czy ty uważasz, że jest w ogóle realistyczne odbicie całego Krymu, nie mając przecież bezpośredniego dostępu? Wiesz, powiem przewrotnie, że rzeczy, które z dzisiejszej perspektywy wydają się nierealistyczne, historia wielokrotnie pokazywała, że one w pewnym momencie przestają być nierealistyczne. I oczywiście dzisiaj mówienie o tym, że Ukraina odzyska całość swojego terytorium, które straciła od 2014 roku, tak, także Krym anektowany 10 lat temu, Donbas i inne terytoria okupowane, pewnie jest to nierealistyczne postawienie sprawy, w tym sensie, że wiadomo, że Ukraińcy są zależni od dostaw zachodnich, wyposażenia, amunicji, broni, czołgów i tak dalej, od dostaw zachodu. Tych dostaw jest cały czas zbyt mało żeby Ukraina mogła myśleć o jakiejkolwiek daleko idącej, efektywnej operacji, nowej ofensywie. Natomiast pokazuje Ukraina cały czas, że ma siłę negatywnego rażenia sił rosyjskich i myślę, że jeśli chodzi o hasło polityczne, czy pewien program polityczny na poziomie prezydenta Zełenskiego, że ten główny postulat, czyli odzyskanie integralności terytorialnej nad granicami Ukrainy, tymi, które są uznane międzynarodowo, tak, czyli zgodnie z przebiegiem z 91 roku, pozostanie w narracji władz Zełenskiego czy jakichkolwiek innych, które kiedyś przyjdą na jego miejsce, dlatego że to jest pewna wartość i pewna zasada, z której Ukraińcy nie mogą zrezygnować, a przynajmniej nie mogą de jure zrezygnować. Znaczy być może w zależności od okoliczności oni mogliby milcząco przystać na to, że Krym pozostaje tymczasowo rosyjski, natomiast nigdy nie zrezygnują z uznawania Krymu za de jure, jeśli nie de facto, części terytorium Ukrainy. To rozmawialiśmy o tych miejscach, w których Ukraińcy odnoszą sukcesy albo w każdym razie prowadzą działania ofensywne. To porozmawiamy o pozostałej części frontu, gdzie ta sytuacja chyba nie wygląda bardzo różowo. Nie wygląda różowo, ale trochę już o tym mówiłem. Też nie ma katastrofy. Znaczy, na kilku odcinkach frontu Rosjanie postępują z dużymi stratami dla siebie. Mamy kilka takich newralgicznych. Ten front, pamiętajmy, on jest bardzo długi, to jest łącznie około 1000 kilometrów. Z tego spora część to są odcinki, gdzie trwają codzienne walki. Więc takie całościowe załamanie tego frontu dla Ukraińców to nie jest dzisiaj realne zagrożenie, natomiast oczywiście Rosjanie na niektórych odcinkach idą do przodu, zajmują kolejne terytoria ukraińskie, posuwają się czasami o kilka metrów, czasami w ogóle się nie posuwają, czasami o kilkadziesiąt metrów. Nie mają też jakichś wielkich sukcesów, gdybyśmy popatrzyli na ten ostatni rok, kiedy mniej więcej w sierpniu, na początku września ubiegłego roku skończyła się fiaskiem niestety kontrofensywa ukraińska. No i zaczęła się ofensywa rosyjska i w ciągu tego prawie już roku Rosjanie nie odnieśli jakichś znaczących sukcesów. Przesunęli front
do przodu o kilka, czasami kilkanaście kilometrów, może w niektórych miejscach nieco więcej, natomiast to nie jest coś, na co liczyli Rosjanie, liczyli na to, że ten front w końcu pęknie, że Ukraina zostanie, Ukraina, a szczególnie Zachód, zmęczy się tą wojną. I jakby celem rosyjskim politycznym, militarnym, który ma zmierzać do celu politycznego, i to jest akurat niezmienne, jest stworzenie warunków do tego, żeby można było Ukrainie narzucić, Zachodowi Ukrainie narzucić pewne rozwiązania polityczne, które będą korzystne dla Rosji, a które będą niekorzystne dla strony ukraińskiej, co pewnie zostałoby nazwane jakimś kompromisem. To rzecz jasna nie byłby żaden kompromis, tylko to byłoby swoiste porozumienie jak w Mińsku w roku 2015, taki swoisty właśnie Mińsk 3. Natomiast póki co myślę, że na to przyzwolenia nie ma, co nie zmienia fakty, że ukraińscy decydenci polityczni, ci najważniejsi, oni sobie zdają sprawę co do kierunku wiatrów politycznych, szczególnie za oceanem. Niezależnie od tego, czy nowym prezydentem będzie Donald Trump, czy Kamala Harris, to naciski, czy pewna presja ze strony Zachodu, także Stanów Zjednoczonych, na to, żeby jednak do jakichś negocjacji doprowadzić i przynajmniej doprowadzić do zamrożenia tego frontu, one rzecz jasna będą. Inna sprawa, że Rosjanie też liczą na to, że no pewna koniunktura polityczna na Zachodzie będzie bardziej sprzyjała stronie rosyjskiej, co sprawi, że jak wiemy, dzisiaj Rosjanie nie są w stanie cały czas odnieść sukcesu na froncie, ale że właśnie pewne zmieniające się konstelacje polityczne na Zachodzie wspomogą Rosję w tym, żeby te cele, swoje kluczowe cele polityczne mogły osiągnąć na Ukrainie. A czy no właśnie w kręgach opiniotwórczych i no wspomniałeś o tym, że ci najważniejsi decydenci zaczynają zdawać sobie sprawę, że być może będzie potrzebne, będą musieli zaakceptować jakieś rozwiązanie polityczne, ale czy to jest tak, że czy to jest taki etap myślenia, dobra, no nie możemy tego wykluczać, czy to już jest taka wewnętrzna, rosnąca zgoda na to, że tak to się stanie w ciągu najbliższych kilku miesięcy i musimy się z tym pogodzić? Myślę, że wszyscy rozumieją, że ta wojna kiedyś się skończy, no bo każda wojna się kiedyś kończy, i że jakie potrzebne będą w końcu jakieś negocjacje. Nawet jeśli to będą negocjacje, które, nie wiem, niekoniecznie miały doprowadzić do kapitulacji Ukrainy. Myślę, że jednak jest to wariant, który Zachód odrzuca. Znaczy, chodzi o to, żeby Ukraina wyszła z tej wojny z możliwie najmniejszymi stratami. Znaczy, takie jest założenie taktyczne tych tak kluczowych państw świata zachodniego, gdzie nie ma wielkiej strategii, jeśli chodzi o zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie, co wynika głównie z pewnego braku odwagi politycznej co do tego, żeby choćby zasilać Ukrainę tym, czego ukraińskie siły zbrojne potrzebują. Natomiast to, że narasta pewne takie zrozumienie, może nie tyle zrozumienie, co chęć polityczna do tego, żeby jednak tą wojnę w jakiś sposób zakończyć, to jest oczywiste. Inna sprawa, że Rosjanie niekoniecznie tak myślą. Znaczy, z punktu widzenia Rosji tego typu dążenia polityczne na Zachodzie, w Waszyngtonie czy w Berlinie, to jest okazanie słabości świata zachodniego, które Rosjanie, rzecz jasna, wykorzystają bezwzględnie po to, żeby podbijać swoje warunki, po to, żeby możliwie dużo dla siebie wynegocjować, ale też nie ma, znaczy nie oszukujmy się i myślę, że to warto powtarzać, dlatego że celem Rosji w tej wojnie to nie jest kwestia zachowania Krymu czy Donbasu, to jest kwestia pozbawienia suwerenności państwa ukraińskie, więc to, na co możemy liczyć, dopóki mamy ten reżim, jaki mamy na Kremlu, to nie tyle zakończenie wojny i podpisanie pokoju, tylko ewentualnie może dojść do pewnej pauzy nawet, nie wiem, faktycznego czy wynegocjowanego zamrożenia ognia, tak? Natomiast to nie zakończy wojny. Czy Rosja ma maksymalistyczne cele w tej wojnie, które daleko poza samą Ukrainę wychodzą, i tym kluczowym celem rosyjskim, Rosja, pamiętajmy też znowu, jest przekonana, że jest w stanie wojny nie tylko z Ukrainą, ale ze światem Zachodu. One to są cele maksymalistyczne, które zmierzają do tego, żeby wywrócić do góry nogami porządek polityczno-międzynarodowy w tej części świata i zaprojektować nowy, który byłby zgodny z interesami rosyjskimi. Więc w tym sensie ta wojna się nie skończy szybko. No i pytanie, na ile, jakie jeszcze zdolności, siły będzie mieć ukraińska armia, no bo z jednej strony wiemy, że to kraj coraz bardziej wyczerpany, zniszczony, również armia traci bez przerwy ludzi i sprzęt, no ale z drugiej strony ten sprzęt ciągle płynie, tak, ten zapowiedziany, te
te decyzje, które zostały podjęte, one są przez Stany Zjednoczone i przez Zachód, one są realizowane. Dolatują pierwsze samoloty F-16, które oczywiście rewolucji nie zrobią, nie odwrócą wprost biegu wojny, no ale mogą być dużym wsparciem dla Ukrainy. I pytanie też, jak ten pobór na Ukrainie przebiega. I właśnie jak to oceniasz stan armii, jej perspektywy jeszcze do walki? Mówię teraz o armii ukraińskiej. Ona jest to armia, która cały czas ma bardzo wysokie morale, która zdaje sobie z tego sprawę, czym jest stawka, jaka jest stawka w tej wojnie. Pewnie morale tej armii jest nawet wyższe niż w ogóle społeczeństwa ukraińskiego. No to są ludzie, którzy są ostrzelani, którzy wiedzą, jak wygląda życie na froncie, którzy jakby niemal bezpośrednio codziennie stykają się z ruskim mirem po tej drugiej stronie frontu. Zachód dostarcza Ukrainie sprzęt, broń, amunicję, ale to jest cały czas za mało, aby Ukraina mogła tę wojnę wygrać. To jest główny problem. Znaczy, brak pewnych odważnych, wizjonerskich, strategicznych rozwiązań, decyzji po stronie Zachodu, które mogłyby sprawić, żeby Ukraina nie tylko miała siły, żeby się bronić, utrzymywać obecną linię frontu mniej więcej w tym miejscu, jak ona przebiega, ale też żeby mogła myśleć o tym, żeby przejść do kolejnej ofensywy, aby mogła odzyskać stracone terytoria, przynajmniej ich część, ale też aby mogła, jak do tego w końcu dojdzie, negocjować z Rosją nie z poczuciem siły, a nie właśnie z po kolejnej na przykład przegranej. Kwestia mobilizacji jest bardzo ważna, to jest jeden z cały czas tych najbardziej newralgicznych problemów armii rosyjskiej, ukraińskiej, przepraszam, nierozwiązanych. Co wynika głównie z pewnego strachu, który jest po obu stronach i w Rosji, gdzie też by się przydała druga mobilizacja, której nie ma. Jeśli ktoś uważa, że społeczeństwo, że Kreml się nie liczy z opinią publiczną, no to ja się pytam, a gdzie są kolejne fale mobilizacji, bo mieliśmy tylko jedną w jesienią 2022 roku, czyli mamy 2 lata bez kolejnej mobilizacji. Ale z drugiej strony też prezydent Zełenski i jego ludzie też nie chcą tej wielkiej mobilizacji, bo zdają sobie sprawę, że to jest coś, co jest mimo trudnej sytuacji niepopularne społecznie. I no to jest ten, mamy sytuację taką, jaką mamy. Znaczy z jednej strony liczne słabości i armii ukraińskiej i liczne słabości, które zostały potwierdzone przez tą operację ukraińską w obwodzie kurskim. Więc myślę, że Ukraińcy wielokrotnie obnażyli właśnie słabości sił zbrojnych. No i nic dziwnego, że Rosjanie, którzy nie są w stanie póki co swoich celów na polu boju osiągnąć, liczą na rozwiązania polityczne, liczą na to, że sytuacja na Zachodzie ukształtuje się w tak korzystny dla Rosji sposób, że jednak do pewnych rozstrzygnięć politycznych w końcu dojdzie, które będą dla Rosji właśnie, przyniosą Rosji sukces. To jeszcze zapytam cię o stan armii rosyjskiej, znaczy o zdolność do odtwarzania, możliwość odtwarzania zdolności bojowej przez armię rosyjską, bo tu są z jednej strony mówi się, że właściwie gospodarka przestawiona na tryby wojenne, tak, może właśnie nieustannie produkować sprzęt, z drugiej strony też słyszę takie opinie, że jednak te zdolności nawet do naprawiania tego sprzętu, tych czołgów, które są, powoli wygaszają, bo już nie będzie czego naprawiać, a jednak produkcja nowych czołgów zajmuje bardzo dużo czasu. Jak to oceniasz? To jest pewnie zdolność Rosji do prowadzenia długotrwałej wojny. To jest wątek na długą, oddzielną zupełnie rozmowę, więc tylko bardzo krótko. Rosjanie maskują swoje słabości. Oni też także mają problem z rekrutem. Straty potężne mają na froncie niemal codziennie. Mają problem z nawet płacąc gigantyczne pieniądze dla osób, które podpisują kontrakt z siłami zbrojnymi Rosji. To są niebywałe pieniądze, szczególnie dla rosyjskiej prowincji. Znajdują cały czas ochotników, ale jest ich za mało. Znaczy, trochę ten resurs rekrutski się wyczerpuje. Znaczy, ci chętni cały czas podobno mają około 1000 chętnych miesięcznie, rzekomo wcześniej mieli około 3000. I to jest cały czas zbyt mało, żeby Rosjanie byli w stanie dziennie, nie miesięcznie, przepraszam, cały czas jest za mało, żeby Rosjanie mogli odtwarzać swoje straty na polu boju. Stąd też próba rekrutowania do szeregów armii rosyjskiej obcokrajowców, różne obietnice, że jeśli dany obcokrajowiec będzie służył w armii rosyjskiej, to szybciej dostanie obywatelstwo, jego rodzina też dostanie obywatelstwo, no co ma głównie
kusić obywateli niektórych państw poradzieckich, ale też różnych państw globalnego południa. Wiemy, że kiedy niedawno premier Indii składał wizytę w Moskwie, rzekomo miał poprosić Putina, żeby tych Hindusów, którzy dali się zwieść tym obietnicom, trafili do armii rosyjskiej, żeby jednak ich oswobodzić. No to oczywiście nie jest symbol czy demonstracja siły armii rosyjskiej, tylko słabości, ale z drugiej strony też pewnej obawy politycznej na Kremlu przed nową falą mobilizacji, która w oczywisty sposób byłaby niepopularna społecznie. Kreml rzeczywiście przestawił gospodarkę na tory wojenne. Duża część gospodarki rosyjskiej pracuje na potrzeby armii, ale czy Rosjanie są w stanie te straty, które im zadają Ukraińcy, sprzętowe straty, odtwarzać? No tutaj bym powątpiewał, że są w stanie. Też pamiętajmy, że mówimy o materii, która jest niepubliczna. Znaczy, my nie mamy, rzecz jasna, żadnych danych oficjalnych, które by mówiły, Rosjanie produkują, które byłyby jakoś tam rzetelne i wiarygodne, tyle i tyle czołgów i innych systemów. Gdyby sytuacja armii rosyjskiej była dobra, to nie było potrzeby po to odwoływania się do pomocy choćby północno-koreańskiej. A jak wiemy, Putin właśnie po to pojechał, żeby przynajmniej na dostawę amunicji północno-koreańskiej mógł liczyć, więc no, nie jest to armia, która odnosiłaby jakieś wielkie sukcesy w ostatnich kilku miesiącach, która myślę, że ma liczne maskowane słabości, ale która to armia, już na koniec, ona jednak jest zdolna znacznie dłużej, choćby ze względu na zasób demograficzny i potencjał gospodarczy Rosji, która jest jednak zdolna do znacznie bardziej długotrwałej wojny niż armia ukraińska, która jest mniejsza, która jest słabsza. No i państwo, społeczeństwo ukraińskie dzisiaj to jest około, myślę, że maksymalnie 30 milionów mieszkańców ma Ukraina, no a Rosja to jest około 140, więc to też jest ta przewaga rosyjska. Chociaż oczywiście, żeby trochę optymizmu na koniec dorzucić, pamiętajmy też z historii, właściwie każdej historii, także od czasów antycznych, że czasami jednak Dawid wygrywa z Goliatem. Tak. Podsumowując, Dawid jeszcze nie wygrał z Goliatem, ale Goliat jest też już mocno wyczerpany. Dawid też nie jest w najlepszej formie, ale jeszcze sobie nieźle daje radę i umie bardzo celnie tą procą strzelić gdzieś tam w okolice oka, co właśnie obserwujemy. I ma sojuszników i na ich pomoc liczy i będzie liczył i pewnie z pomocą tych sojuszników, gdyby ci sojusznicy, szczególnie ci najsilniejsi sojusznicy, byli zdolni do podjęcia odważnych politycznych decyzji, to myślę, że byłby w stanie tę wojnę ten słabszy wygrać. Bardzo ci dziękuję. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, komentował to, co dziękuję dzieje się również w tej chwili na Ukrainie i w Rosji w tej wojnie. Dzięki serdeczne, Wojtku. Ja dziękuję Państwu i my też, jeśli możemy w jakiś sposób pomóc, to jest pomoc czysto humanitarna, bo pomoc dla szpitala w Jaremczy. Zbieramy pieniądze na ambulans. W tym szpitalu leczone są dzieci, leczeni są ranni żołnierze i w ogóle ranni obywatele Ukrainy, którzy trafiają tam najczęściej ze wschodu. Serdecznie namawiam do wpłat. Ten link do tej zbiórki jest pod nagraniem. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Do usłyszenia.